Władek Pogoda urodził się 30 lipca 1920 roku w Hucinie niedaleko Kolbuszowej na Podkarpaciu. Był siódmym, ostatnim już dzieckiem w rodzinie. Od dzieciństwa był niezwykle ruchliwy, żywotny i wesoły, znany w całej wsi Urwis. Pomysłodawca wielu żartów i dowcipów. W szkole nieraz oberwał czcinką i był targany za uszy. Już w latach szkolnych grał na czym się dało. Sam konstruował instrumenty muzyczne z kawałków drewna i drutu. Smyczek do grania zrobił z leszczyny i włosia krowiego ogona, bo do konia bał się podejść. Marzył o takich prawdziwych skrzypcach, na których dałoby się zagrać wszystko. Zdarzało się, że zostawiał pasące się krowy i biegł na wesele, aby posłuchać muzykantów. Nie pozostawało to bez konsekwencji. Ojciec Władka był kowalem i liczył na to, że jego syn przejmie po nim kuźnię. W końcu jednak kupił mu instrument z prawdziwego zdarzenia. Mały Władek grał ze słuchu, tak jak wtedy grało się na lasowiackiej wsi. Jeszcze przed wojną zaczął muzykować w weselnej kapeli. Pewnego razu Władysław wybrał się na targ do Kolbuszowej. Niestety z niego nie wrócił. Został złapany i wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował jako robotnik rolny. Praca była długa i ciężka, a jednak zdarzyło się coś, co ulżyło jego niewolniczej doli. Gospodyni, u której Pogoda pracował, bardzo kochała muzykę. Miała w domu skrzypce, wieczorami przychodzili do niej sąsiedzi na muzykowanie. Władek słuchał dźwięków i płakał. Jego skrzypce zostały w domu. Stał się jednak cud. Żona Bauera zauważyła jego zamiłowanie do muzyki i pozwalała mu czasem zagrać. Odtąd dola młodego muzykanta była nieco lżejsza. Korzystał z każdej chwili, aby nauczyć się czegoś nowego, a przede wszystkim uczył się nut, które według niego otwierały drogę do krainy muzyki. Kiedy wojna się skończyła, pozostał jeszcze jakiś czas w Niemczech, ponieważ zamówień na swojskie granie było tak wiele, że data powrotu odwlekała się. Ożenił się z dziewczyną ze swoich stron. Wrócili do kraju w 1947 roku, w rodzinne, lasowiackie strony. Władysław zaczął gospodarzyć, kontynuując muzykowanie. Wkrótce był już bardzo wziętym muzykantem. Kiedy czasy i gusta muzyczne zmieniły się, zastąpił skrzypce perkusją, a weselne marsze grywał na saksohornach tenorowym i altowym. Zawsze jednak w jego muzyce było miejsce na starodawną nutę, bez której nie mogło obejść się żadne wesele. W roku 1960 Władysław Pogoda staje się sekundzistą i śpiewakiem w kapeli Jana Książka, wybitnego skrzypka prymisty. Jego charakterystyczna sylwetka, sposób gry, humor oraz doskonały kontakt z publicznością stają się wizytówką zespołu i jego znakiem rozpoznawczym. Przez kolejne lata kapela o zmiennym składzie zaczęła odnosić coraz większe sukcesy. W latach 70. i 80. często koncertuje za granicą. W Niemczech, Austrii, Ukrainie, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Przewodniczą jej kolejni muzykanci. Aż z początkiem lat 90. formuje się kapela Władka Pogody, w której pan Władek gra pierwsze skrzypce. Oprócz działalności muzycznej z kapelą, pojawia się w telewizji, gra na festiwalach. Ma także okazję wraz ze swoim zespołem zaśpiewać dla prezydenta Polski. Na 90. urodziny lot balonem. Wsiadając do kosza tuż przed startem, oddaje nagle skrzypce, które pierwotnie miał zabrać ze sobą, aby tam w górze zagrać, i nagle powiedział: jak spadnę i się zabiję, to przynajmniej skrzypce po mnie zostaną. Lot balonem pan Władek przeżył, chociaż jak powiedział, do nieba nie doleciał. A kiedy odszedł już z tego świata, zostało po nim znacznie więcej. A Władysław Pogoda, mamy nadzieję, gra teraz w pogodnej niebiańskiej kapeli.